Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie pośle. Zwracam się do Marka Suskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Po co premier jedzie do Brukseli? W zasadzie tę debatę można przewidzieć już teraz. Premier powie, że nic się nie stało, że wszystkie prawa, państwa europejskie mają takie same prawa, że ich konstytucje są najważniejsze, a opozycja i eurodeputowani powiedzą, że to jest skandal i przygotowanie do polexitu. To ja proszę sobie wyobrazić, gdyby w debacie, która jest tam wywołana na temat Polski, premier powiedział, że nie będzie brał udziału. No to natychmiast opozycja by powiedziała, no to jest polexit, już Polska się wypisuje z Unii, lekceważy i tak dalej. Więc to po pierwsze z tych powodów. Po drugie, myślę, że premier przedstawi prawdziwą sytuację, jaka jest w Polsce. Ale oczywiście sądzę, że zamykający debatę podsumuje, że jest zupełnie inaczej. No, będzie takie trochę od lewa do prawa. Jedni będą mówić jedno, drugi. No tak, tylko ja właśnie pytam, każdy będzie sobie wyobrażał, jak jest w Polsce. Natomiast ja myślę, że pan premier może zaprosić nawet tych sceptyków, którzy chcą zobaczyć, czy są czołgi na ulicach, czy są zasieki, czy się zamyka. Mówi o tym, że prawo polskie, którego nie widać na ulicy. Ja będąc w Strasburgu razem z premierem, to słyszałem takie rzeczy, że jest gorzej jak w Aleppo, że czołgi na ulicach, że ludzi za noszenie kwiatów na ulicy zamyka się w więzieniu i takie różne argumenty. Później przyjechała komisja, rozglądają się, tak ja mówię, co się tak rozglądacie? No gdzie żeście te czołgi pochowali? Nie, panie pośle, dobrze, po prostu... pan sobie żartuje. Nie, ja natomiast... opowiadam o faktach. Panie pośle, dobrze. To nie jest żart. To może ci, którzy tam opowiadają te bzdury, sobie żartują. A nie ma pan takiego, poczucia, że dopadły nie ma pan takiego poczucia, że dopadły was słowa Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś kpił z premiera Tuska, że to jest Donald, nic nie mogę Tusk. Teraz wy jeździcie cały czas do Brukseli, przekonujecie, że w Polsce nic się złego nie stało, że pieniądze europejskie nam się należą i że ich nie przyznawanie Polsce jest bezprawne. Mówicie to cały czas, od wielu miesięcy i nic. To jest rozmowa ze ścian w waszym wykonaniu. Jak to się mówi, gadał dziad do obrazu. No ale to może dziad nie umie mówić. Ani razu. A może obraz po prostu nie chce wysłuchać, nie chce dostrzec, jaka jest sytuacja, bo w wielu krajach europejskich... Chce pan powiedzieć naszym słuchaczom, że to wszystko wina Brukseli i całego świata. Nie wina Brukseli i całego świata. Żartobliwie można powiedzieć wina Tuska, ale tak na dobrą sprawę to jest tak, jeżeli Trybunał Niemiecki orzeka o wyższości konstytucji niemieckiej nad prawem europejskim, to jest w porządku. W jakiejkolwiek, jeżeli orzeka, że jest nadrzędną ustawą, w przypadku Polski nam nie wolno, a w przypadku Niemiec, Francji, Panie pośle, jak widać, wolno nam wszystko, prawda? Tylko jest kwestia taka, że musimy się liczyć z konsekwencjami. No dobrze. I przychodzą konsekwencje, a pan mówi, konsekwencje są bezprawne. Czy pan uważa, że to jest zgodne z prawem, że jakiś urzędnik w Brukseli mówi, już polska konstytucja nie obowiązuje, obowiązują prawa europejskie. Panie pośle, Polski właściwie nie ma. Jesteśmy państwem, w którym mamy tylko wykonywać instrukcje. Panie pośle, ja wiem, że pan się nauczył przekazu dnia na pamięć. Ja to szanuję. Tam przekaz dnia? Dlatego bardzo jednak proszę, żeby czasem pan odpowiedział na pytanie, bo normalny człowiek zadaje sobie pytanie jedno. No to jak? Załatwicie te pieniądze z Brukseli, które nam się, jak twierdzicie, należą? Czy też nie? Bo jeśli nie, to może się okazać, że jesteście fejtłapami. Nie. Sądzę, że jednak Unia będzie musiała nam te pieniądze dać, bo nie ma żadnych podstaw prawnych. To jest czysta polityka. Dzisiaj w Unii Europejskiej większość w parlamencie ma partia dowodzona przez Donalda Tuska. To jest wojna polityczna. Oni chcą wygrać wybory. Ulica i zagranica, jak to powiedzieli. Na ulicach protesty, w europarlamencie blokowanie, zagłodzenie Polski. I sami Polska mówili, pozwie że Niemcy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej pieniądze, a jak Zbigniew my wygramy Ziobro, wybory, to odrodzimy. Mianowicie chciałby pozwać Niemcy z artykułu 259 w sprawie powoływania sędziów. Chodzi o procedurę niemiecką. Panie pośle, nie ma pan takiego wrażenia, że na dzień przed
wyjazdem premiera do Strasburga. Zbigniew Ziobro pokazuje, a gucio się dogadacie. Ja tu jeszcze jestem i ja będę teraz pozywał Niemcy przed TSUE. No, można też to tak odczytywać. Nie wiem, nie rozmawiałem ze Zbigniewem Ziobro, jakie są jego intencje. Ale rzeczywiście to jest tak, że jeżeli nas się pozywa o to, że my robimy reformę sądownictwa, która nie jest objęta traktatami i za to nam się chce nakładać jakieś kary, no to jest pytanie, a inni mają takie same prawa i im się... Nie, panie pośle? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... No to po co w takim razie Zbigniew Ziobro wszczyna tę awanturę na dzień przed wizytą premiera? Ja nie jestem rzecznikiem Zbigniewa Ziobro, to jest odrębna partia. Jakby to panu powiedzieć, pan jest prominentnym posłem Prawa i Sprawiedliwości, był pan szefem gabinetu premiera. Ale nie byłem w partii pana Ziobro. Oni mają jednak swego rodzaju... Są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest inna partia, więc mogą mieć jakieś... Czyli każdy może sobie mówić, co chce w klubie parlamentarnym. Myślę, że w dużym stopniu w Polsce rzeczywiście każdy może mówić, co chce. To jest wolność słowa. Panie pośle, dobrze. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odchodzi z rządu. Mówił też o tym, że za jakiś czas wybierze się na emeryturę. Czy Prawo i Sprawiedliwość przetrwa bez Jarosława Kaczyńskiego? To jest pytanie serio. No, jeszcze prezes nie zapowiedział, że odchodzi z partii. Mhm. Zapowiedział, że w styczniu, w lutym, w zależności od sytuacji... Odejdzie z rządu. Odejdzie ja z rządu i zapowiedział, że zajmie się bardziej sprawami partii, no bo praca na dwa etaty dzisiaj jest bardzo trudna i nie będzie abdykacji, jeżeli chodzi o prezesurę, bo prezes został wybrany. Dobrze, ja już to powiedziałem. Ja wiem, że pan powie, że ja teraz znowu cytuję przekaz. A nie, pan na razie nie odpowiada na pytanie. Jak to? No, to nie zadałem pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość przetrwa przyszłą... Nie rozumiem. Czyli nie mam o czym mówić. Ale czy mam odpowiedzieć jednym słowem, czy mogę dwoma, trzema zdaniami? No zacząłem tą dłuższą wersję. Jak rozumiem, panu odpowiadałby krótsza. Więc odpowiadam krótko. Prawo i Sprawiedliwość nie jest zagrożone odejściem prezesa z partii i nie ma takiego zagrożenia rozpadu. A czy w takim razie zastanawiacie się, kto mógłby na przykład zastąpić, znaczy być następnym kandydatem na prezydenta po odejściu Andrzeja Dudy, bo Andrzej Duda na trzecią kadencję kandydował, nie będzie mógł. No i Witold Waszczykowski już wczoraj mówi, że świetną kandydatką byłaby Beata Szydło. Na pewno wśród świetnych kandydatów Beata Szydło jest. Bardzo wysoko cenię panią premier. Jak to? Żadne Tuski prezydentem Marek Suski. Jak na razie to... Słyszałem takie żartobliwe określenia. I ale nawet pan będzie kandydował, czy nie? Partia mnie na razie nie widzi jako kandydata. Ach, ta partia. Proszę państwa, czego ludzie chcieliby się dowiedzieć o Marku Suskim? Wykształcenie, żona, dzieci, peruka, obrazy i caryca. Oprócz polityki, odpowiedzi na te ważne pytania w RMF24 i w interi.pl. A słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. A co z tą peruką? O peruce też będzie, ale najpierw jeszcze pan pozwoli polityka, bo obiecałem, że będzie polityka. Ja mam dwa pytania w zasadzie. Pierwsze to jest bardzo poważne. To serio mówię. No Marian Banaś, urzędujący prezes Najwyższej Izby Kontroli, oskarża polskie państwo, że na niego poluje. Twierdzi, że ma dowody na to, iż ludzie są zmuszani do fałszywych zeznań, które miałyby go obciążyć. Ma te dowody na piśmie. Opozycja już żąda powołania komisji śledczej. Panie pośle, niech pan nam odpowie na jedno pytanie, tak z ręką na sercu, bo jak pan będzie kłamał, to się w końcu wyda i tak. Czy Marian Banaś ma się czego bać, bo polskie państwo na niego poluje? Marian Banaś, jeżeli popełnił jakieś przestępstwa, no to pewnie będzie podlegał wymiarowi sprawiedliwości, ale polskie państwo na Mariana Banasia nie poluje. Więc to jakby dlaczego w takim razie ludzie zeznają, iż byli namawiani do składania fałszywych zeznań? Ja nie wiem, czy ludzie zeznają. Marian Banaś twierdzi, że ma takie oświadczenia, a mówienie, że ma się oświadczenie, to jest zupełnie co innego. Fantastycznie. To w takim razie nie ma żadnego, powodu, żeby nie stworzyć komisji śledczej, która wykazałaby bezpodstawność tych oskarżeń oraz to, że Marian Banaś, oprócz tego, że nie wiadomo w jaki sposób doszedł do wielkiego majątku, to jeszcze jest kłamcą.
To jeżeli chodzi o powołanie komisji śledczych, to one opisane są i w Konstytucji, i w ustawie, że powołuje się je wtedy, kiedy wymiar sprawiedliwości sobie nie radzi. No, ja bardzo przepraszam, jeżeli w przypadku Amber Gold historia Mariana Banasia pokazuje, że tutaj sytuacja, wymiar śledczy poluje, no to, miałby polować na Mariana Banasia. Nie, no to twierdzi pan Banaś. Natomiast w polskim prawie osoba, która jest podejrzana o jakieś czyny, ma prawo się bronić, nawet używając nieprawdy. To jest dopuszczalne i niekaralne, więc jeżeli rzeczywiście jest coś takiego, co pan Banaś ma na sumieniu i boi się sprawiedliwości, to wolno mu nawet kłamać. Się, że jest, natomiast że ono twierdzi, że jest inaczej, komisji, że to wy macie coś na sumieniu, panie pośle. No ja nie mam nic na sumieniu, dobrze, jeśli chodzi o pana Banasia. Ja widziałem ten raport. Jakoś to. Widziałem ten raport i w tym raporcie rzeczywiście są bardzo dziwne rzeczy, jeśli chodzi o przepływy finansów, pieniędzy i walizki pieniędzy pod łóżkiem i tak dalej. Więc to jest jedna sprawa, ale wracając do komisji śledczej, bo pan zadał pytanie, czy ma być komisja śledcza, to ja przypominam, że komisje śledcze są wtedy, kiedy wymiar sprawiedliwości sobie nie radzi. I tak było w przypadku Amber Gold, gdzie wykryliśmy, że no, był parasol polityczny nad Amber Gold i nawet syn premiera tam pracował. Ja wiem, że pan chciałby porozmawiać o Amber Gold, natomiast, ale ja zadaję pytanie o co innego. To jest przykład komisji śledczej, w której ja pracowałem i wiem, na jakiej podstawie komisje śledcze pracują i kiedy są powoływane. Tu wydaje mi się, że nie ma jakiegoś problemu. Jakieś półtora metra nas dzieli. Ja mam wrażenie, że pan mówi do kogo innego. No do pana mówię. Chociaż nie mogę oderwać oczu od tej pięknej koszuli, od tych cieszę róż. Cieszę się. Róże, rzeczywiście. Tak. Panie pośle, dobrze, to może pan się skupi na moment i nie o kwiatach. Tylko niech pan odpowie na jedno pytanie. Proste pytanie. No, naprawdę nie wiem, jak to panu powiedzieć, zadać to pytanie prościej. Czy Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na powołanie komisji śledczej w sprawie oskarżeń Mariana Banasia? Myślę, że Marian Banaś powinien wyjaśnić swoje dziwne przepływy pieniędzy, a na razie nie widzę podstaw, żeby powoływać komisję śledczą w tej sprawie. Czy Paweł Kukiz, pozwoli pan, że zmienię temat, będzie kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości? Paweł Kukiz mówi, że jeżeli PiS wpisze do programu również postulaty Kukiz 15, to nie widziałbym przeszkód przy starcie. Wszystko jedno w jakiej formule. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, to jego pomysły chociażby na walkę z korupcją mnie osobiście się bardzo podobają. Ale doszliście do tego, że one są okej. Tak. Po, wie pan kiedy, wie pan po ilu latach? Po 6. I to dokładnie wtedy, kiedy zaczęło wam brakować posłów. Wcześniej nie uważaliście tych pomysłów za godne rozważenia. Pewnie uważaliśmy je za godne rozważenia, natomiast jeżeli ma się większość, to się realizuje swoje czyli pomysły. Czyli ma się w nosie wtedy nawet świetne pomysły. Może nie w nosie. Kukiza, a teraz bierze się to je pod uwagę i pewne sami elementy zostały zrealizowane. Natomiast sami państwo słyszą. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby Paweł Kukiz z naszych list startował, jeżeli zechce. To jest zaproszenie? Nie wiem, czy to jest zaproszenie. No to jest jakby akceptacja. Czy Marek Suski zaprasza? To jest akceptacja. No, zaproszenie to jest dalej idący etap. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli Paweł Kukiz zechce, to nie widzę problemów. Panie Pawle, niech się pan czuje zaproszony. Jak pan widzi, załatwiłem to panu u Marka Suskiego. Pan redaktor Mazurek zaprasza w naszym imieniu. Nie, Marek Suski zaprasza. A ja nie zaprzeczam. Ludzie chcieliby wiedzieć więcej o Marku Suskim i sobie googlają. I sprawdziliśmy, co googlają. No więc pierwsza rzecz, Marek Suski, wykształcenie. To jest to na stronie internetowej w Sejmie. Nie trudno znaleźć. Ukończyłem szkołę pomaturalną o profilu artystycznym. Profil artystyczny, ale jaką? To była szkoła technik teatralnych, w której było malarstwo, rzeźba, rysunek, historia sztuki, filmu, kina, teatru. Między innymi też było tam perukarstwo, bo to jest trzecia rzecz. Nie, na razie nie możemy wyprzedzać. Czyli pan po prostu później pracował jako dekorator w teatrze? Nie, jako charakteryzator. A to przepraszam, dlaczego mnie pan nie ucharakteryzował w takim razie? No,
nie poprosił pan o to. Pan mnie ucharakteryzował, ja tak normalnie nie wyglądam, to Marek Suski mnie nie poprosił pan o to, charakteryzuje. Ale gdyby pan o to poprosił, to byłbym gotów to zrobić. A żonę pan charakteryzuje? Kiedyś, czyli maluje na przykład? Kiedyś, pan mnie... nawet TVN mnie zaprosił, kiedy jeszcze mnie zapraszał, żebym zrobił charakteryzację. To był też jeden z podstępów, bo mówili, żebym zrobił szlachcica. Jak przyjechałem do studia, to powiedzieli, nie, to niech pan zrobi pirata. No, rzeczywiście trochę różne osoby, ale przywiozłem swój zestaw do charakteryzacji. Pan ma jeszcze zestaw do charakteryzacji? Oczywiście, że tak. Zaraz, ale bo to jest coś, czego nie wiedziałem. Mnie się wydawało, że wiem o panu jednak wiele. A to na co panu zestaw do charakteryzacji, skoro pan jest w Sejmie posłem od 100 lat? Od 20, natomiast no, mam zestaw do charakteryzacji, nie wyrzuciłem go i od czasu do czasu dla zabawy używam, no, na przykład na bal przebierańców swoją córkę charakteryzowałem. Siebie też charakteryzowałem na jeden bal przebierańców. Więc... Ale na kogo się pan ucharakteryzował? Na Jarosława Kaczyńskiego? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo znowu będzie hejt. No niech pan nie mówi. Jak hejt, to niech pan nie mówi. Lepiej rzeczywiście nie. No dobra, niech będzie hejt. Na Frankensteina się ucharakteryzował. To już teraz będzie zabawa. Powiedziałbym, to nie za wiele musiał pan zmieniać. To dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę. To pana też bym mógł ucharakteryzować. Dzięki nawet nie, na wolę nie wiedzieć na kogo. No na dobrze, Frankensteina. Wykształcenie. Żona, dzieci. Żona. Jest żona pierwsza, jedyna. A dzieci? Dwójka. Córka dorosłe. I syn, oboje dorośli. Wnuki jakieś? I jedną wnuczkę. Dobrze. I teraz uwaga, proszę państwa, trzecia rzecz. W wyszukiwaniu peruka. No to pewnie jak wynika... rozumiem, pan nie ma na głowie. Nie, na głowie nie mam, ale sądzę, że ta peruka wynika z tego, że chodziłem do szkoły. Że miał pan nawet mało i sympatyczną, przynajmniej tak miała być w zamyśle, ksywę perukarz. No tak, to prawda. Potrafię zrobić i kiedyś zrobiłem kilka peruk w swoim życiu. Dość skomplikowana jest to materia. Trzeba umieć szyć, trzeba umieć operować szydełkiem, bo tam się haftuje. Tak, szydełkiem. Włosy na peruce wiąże się szydełkiem. Człowiek, który umie szydełkować. Trzeba nie tylko szydełkować, nie tylko malować, ale i haftować, szyć. W szkole mieliśmy chyba ze 30 wzorów. Pan jest tradycyjną kandydatką na żonę, panie pośle. Tak, to prawda. W moim domu bardziej ja się zajmuję szyciem niż moja małżonka, bo ona tego nie lubi. Minister Czarnek znalazłby w panu cnoty niewieście. Możliwe, choć nie wiem, czy cnoty i nie wiem, czy nie wieście. Dobrze, to jeszcze, dwie sprawy z pierwszej piątki, obrazy i caryca. Caryca to zacznijmy od końca, to wiadomo, to pańskie przejęzyczenie, nie wiedział pan... To nie jest przejęzyczenie, to jest co innego. Mhm. Ja pytałem o przezwisko pani prezes sądu, którą tak. Tam przezywano caryca ze względu na jej różnego rodzaju zainteresowania i organizowane różne wyjazdy integracyjne. No, a sędzia powiedział, że znam carycę Katarzynę. Ja tam nie dosłyszałem, bo tam jest fatalna akustyka i z tego rzeczywiście wyszła komiczna historia. Jak sam to oglądałem w telewizji, to ryłem ze śmiechu. No dobrze. Bo to jeszcze była taka sytuacja, że Małgosia usłyszała jego odpowiedź i śmieje. Małgorzata Wasserman. Tak. A ja się pytam, a z czego ty się śmiejesz? Ona jeszcze bardziej. No, krótko mówiąc, świetna krótko scena mówiąc, kabaretowa. Nie wyszło to dla pana najlepiej. Obrazy. Ja pan wiem. Maluje jeszcze obrazy? No czasami tak, ale mało czasu jest. Ale Marek Suski pisze wiersze. Próbowałem go kiedyś namówić, pana posła Suskiego, który tu siedzi, mówię teraz do państwa, żeby zdecydował jakiś, ale się nie zgodził. Nie, bo słabe są. Samokrytycznie ocenia pan poseł. No dobrze, panie pośle. Czyli tak, przyszedł pan dzisiaj bez zestawu do charakteryzacji? No nie, gdyby pan zaproponował, to bym się przygotował. Dokleiłbym panu jakiś sztuczny pan, nos, zrobił jakąś szramę, złoty ząbek. Zastanawiam się, czy się na to zgodzić. Moim zdaniem nie wyglądam, proszę pana. Jedyne, co ja mam naprawdę... Byłoby nieźle. Jedyne, co ja mam naprawdę radiowe, to urodę. To wystarczy chyba. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Chyba nie jest tak źle. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Do widzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego.